Słyszałaś? No, powiedz. Jakiś tyran jest komentarzem. Tyran? Jaki tyran? Tyran, no, magiczny tyran. Magiczny tyran, duży tyran. Weźmiemy dwa. Dwa, dobra. Dwa, tak? Dwa. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Dwa. Ale co dwa? No co dwa? No tyrany dwa. Zakochany tyran. Dwa. No szybko mi to kobietę przynieś. Dwa. Dwa pierwsze. Jeszcze dwa. Tak, dwa. Przebój dwa pierwsze, tyrany. Może trzeci w promocji? Okej, to trzy. Trzy, dobry człowieku. Trzy. Po dwa razy. Nie, Mariolka. Po razie. Nie no, jeden będzie do... A co, potem co? Środa, ty, wtorek, ja? Jeden będzie do zabrudzenia, później drugi do kolekcji. Zabrudzenia. Tak, zobacz. Nasze. No co, kochanie. Piękne. To my kupujemy te tomy, tak. Dobrze, ze zniżką oczywiście naliczę. No bardzo proszę. Zniżkę, tak, zniżkę. A dla pięknych kobiet jaka zniżka? Nie no, daj jeszcze panią po 10%. 120 zł od pań będzie za dwa komplety. Wziąłeś pieniądze? Mówiłaś, że wzięłaś? No. Co, znowu ja, tak? Proszę. Ja na pączki wydałam. Na pączki, 120. To taka gruba jest. Dziękujemy. Jakie do widzenia, zaraz wrócimy. Hello! Cześć! Cześć, witamy was serdecznie. Z tej strony nowe prowadzące Łucja i Mariolka. Hej! Trafiliśmy do tego uroczego miejsca, przepełnionego rozpustą. I trafiliśmy na coś wyjątkowego, coś takiego... Normalnie okres eksploduje. No co to jest? No ja nie wiem czy mogę powiedzieć. No chciałam zauważyć, że tutaj nas tak dobrze ugościli, a zakochany tyran... Tyran, prawda, Klaczko, prawda? Tyran jest cudowny, tyran jest przecudowny. Powiem szczerze, że ja po prostu nie rozumiem tych supermenów, Batmanów, tych spider-pająków, po prostu nie rozumiem. To jest prawdziwa sztuka. To jest magia. Gołe torsy, proszę was, tutaj mamy naprawdę historię. Mamy taką historię, którą jak przeczytałam, no... To wzdrygnęłam. No gęsia skórka i wiesz co, prawda? Ty wiesz, Mariolka, co? Ja wiem. Całą noc przesiedzieliśmy u mnie jedząc pączki, co ja miałam? Pączki. Jedliśmy zdrową marchew. I akcja jest taka, że no przeczytaliśmy o tak. O tak! Posłuchajcie, drogie dziewczyny. I nie tylko. Ta historia po prostu wchodzi tak lekko, ją można tak fantastycznie... Jak główny bohater w drugiego. Prawdziwa przyjemność, prawdziwie świetnie zarysowana fabuła. Ach, no i te chłopaki. Ale od początku, zawsze myślałam, że żeby umówić się z miłością swojego życia, należy z nim pójść na kawę, nie wiem, do kina, a dopiero potem mu dać. Tak jak mnie przynajmniej mama uczyła, a że jestem ze wsi, to słuchałam mamy dosyć długo. Tutaj się jednak myliłam. Ta manga pokazuje zupełnie nową formę ukazywania miłości, a zarazem pragnienia tego, co jest nie do zdobycia. Że można zdobyć coś siłą. Dziewczyny, wy się zastanawiacie, oglądacie jakieś Żony dla rolnika, błądzicie, prawda, Klaczko? Tutaj mamy historię o dwóch wspaniałych rolnikach. I jak jeden drugiemu zaora pole, to mówię wam, dziewczyny... Tatsumi jest doktorantem, rolnikiem doktorantem, który robi bardzo poważne badania na Uniwersytecie bodajże Tokijskim. No i bardzo, bardzo głębokie badania. Drugi natomiast, Morinaga, jest jego młodszym kolegą, pomocnikiem, także prowadzi tam badania, ale chciałby prowadzić inne badania. Chciałby prowadzić badania właśnie, ale niestety... Nie udaje mu się to, ponieważ jego afekty zostają odrzucone przez władczego, egoistycznego, bardzo skupionego na sobie Tatsumiego.
homofoba. Niestety jest on homofobem. Ja nie rozumiem, na litość boską, czemu ten piękny, długowłosy mężczyzna takim strasznym homofobem jest. Normalnie trzymaj mnie, trzymaj mnie, trzymaj, mdleje. Nie, dzisiaj nie mdlejesz, okay, proszę cię. Jest, jest okej, okay, dobrze, jest okej. W każdym razie to jest straszny homofob, który przeżywa, że jego brat jest gejem. Też tego po prostu nie rozumiem. Przeżywa bardzo, ponieważ jego brat wyjechał do Stanów Zjednoczonych, żeby zalegalizować swoje małżeństwo. Tak. Przystojnym chłopakiem! Jego brat jest z słonecznej Kalifornii, jest szczęśliwy, kocha się z nią, z chłopakiem, jest po prostu fantastycznie, a ten mu tu przeszkadza? Nie, no nie mogę tego pojąć. I w każdym razie Morinaga, chłopak wręcz o niesamowitych zasobach, zarówno fizycznych, który pręży się w życiu niczym skulona łania na wietrze, próbuję przekonać swojego senseja, tak, senpaja. Senpaja, właśnie. Senpaja. Do tego, że miłość może być różna i otwory mogą być dwa. Bezpośrednio zauważyła moja kochana Mariolko, Morinaga, mimo że nieśmiały, ma też swoje drugie oblicze, trochę dominujące. No właśnie, taki cicha jednak dominujący. Z kolei Tatsumi, on wydaje się, że pod tą swoją powłoką takiego bardzo władczego egocentryka szuka trochę ciepła i miłości. I tylko czeka, aż odpowiedni kandydat to odkryje i zrozumie i będzie chciał poznać jego głębię. Na takich właśnie u nas na wsi mówimy cichy trzmiel kolbę gryzie. To piękne jest. Prawda? No więc nasz trzmiel rzeczywiście chciałby ugryźć kolbę, ale kolba jest niezdecydowana. Kolba jest wycofana. Kolba produkcji jest początkowo niechętna. Kolba mówi dwa razy nie, ale my wszystkie wiemy, co ona myśli. Oj tak. Kolba tak naprawdę z jednej strony daje duże opory, ale po pewnym czasie kolba rośnie. A jak kolba urośnie, to drogie... A jak kolba urośnie, to drogie czytelniczki, następuje eksplozja. Eksplozja Smaku. Naprawdę fantastycznej historii. Bardzo jest podchwytliwy tytuł, fajny tytuł jest, bo tak do końca nie wiemy, kto jest tyranem, a kto nie. Kto dominuje w tej sile uczuć, w tej namiętności, w tym wirze przepełnionym ekstazą. Kadry, rzeczywiście z tych kadrów, można powiedzieć, spływa ciepło, wręcz miłość. Spływa, dobrze określiłaś. Spływa! Lepiej bym nie mogła tego. Spływa! Pamiętasz tą dyskotekę? Byliśmy w ostatni weekend. Sztywny sztorc. Byliśmy w klubie. Fajna impreza. Fajna. Pamiętasz Marka, który do mnie się dobierał? Pamiętasz? Nie, Marka. Pamiętam. W każdym bądź razie, gdyby przeczytał zakochanego tyrana, wiedziałby, jak podejść i się wgłębić w moją naturę. To jest także dla was, drodzy chłopcy, historia, która myślę, że może wam wiele powiedzieć o naszych pragnieniach, o naszych kobiecych lękach, pragnieniach, bo my jednak szukamy czasami, no wiecie, takich innych po prostu chłopców, którzy nie są tacy jednoznaczni. No, bardzo wam polecam lekturę, gdyż jest ja to... Ja muszę powiedzieć, że przerwę, kochanie, no bo masz fajne typony. Muszę wam coś powiedzieć, co po prostu totalnie mnie rozwaliło. Te wszystkie Batmany mają boom, bach, bang, bang i tak dalej. Te wszystkie takie brzydkie dźwięki. Ta manga naprawdę odkryła znaczenie dźwięków w komiksie. Proszę, tutaj mamy takie przykłady. Tutaj mamy zjazd. Czy ktoś wiedział, że zjazd można określić jako zjazd? Ten dźwięk jest niesamowity. Wzdryk. Wzdryk na klucze w spodniach. Rozumiecie? Chłopak ma klucze w spodniach, dlatego ma wzdryk, rozumiesz? To jest, i tutaj zasuwa, tutaj wsuwa, tutaj rozchyla, tutaj się odpycha, tup, to jest normalne. Marylko, onomatopeje, bo chyba chciałaś o tym wspomnieć. Znowu ciężkie słowo, no. Tak, na o. O, orgazm. Onomatopeje, rzeczywiście przyznaję, iż tłumacz, tłumaczka... Zagalopowała. Wykazała się tutaj prawdziwym kunsztem. Jest to coś niezwykle dla nas ciekawego, ale także śmiesznego chwilami. Jakie śmieszne!
Miałeś kiedyś orgazm bez dotyku, kobieto? Ja nie chcę z tobą o tym rozmawiać. Wtorek, pamiętam. Ej, tak. No właśnie. Wyjątkowy cię. No dreszcz, wpycha, kładzie, rozsuwa. No czego chcieć więcej? Po co nam fabuła, skoro mamy takie piękne... Ono, jak to było? Matopeje. Ono matopeje. Dreszcz, całuje, sie. Marylko, bo pamiętam. Tak. Leki. Jest to naprawdę kawał dobrej mangi. Jest to fajnie narysowane, naprawdę ciekawie opisane. Wydawać by się mogło, że absolutnie banalna historia została przedstawiona w nietypowy, wciągający sposób. Prawdziwie mnie poruszyło. Dziękujemy wydawnictwu Kotori. Z mojej strony 5/5. A u ciebie, Mariolko? Ja wsadzę w tą całą ocenę 5/5. Zagłębię się w tej ocenie niczym masło w chleb. 5/5. A potem zassę tą mangę do 10 tomu. Och. I rozchylę książkę. Jesteś naprawdę bardzo, bardzo bezpośrednią dziewczyną, ale chyba to wtedy tak lubię. Dobrze, jestem kryzorką. Dobrze, no to miło tutaj z wami spędza się ten czas. Chyba powiedziałyśmy już wszystko na temat tej fascynującej serii pod tytułem Zakochany Tyran. Oj, sorry. My będziemy się z wami już żegnać. Buziaczki, serduszka, buziaczki. Elo, papa. Pa.